znowu wjeżdżam. Tak dla przypomnienia do najpiękniejszego downtown w Stanach Zjednoczonych, czyli Chicago. A jak się sprawuje nowa ciężarówka? To automat, a Dawid nigdy nie lubił takich przykładni. Trochę mułowata. Nie wiem, ile ona ma koni. Słyszałem, że 400. Odczuwam to. Ładunek waży 40 tysięcy. Skrzynia biegów lepsza niż tam, którą jeździłem w Volvo. Nie szarpie tak. Ma 12 biegów, z tego co widzę. Także jest przyjemnie. Ale jednak dalej to nie jest to, co jazda ciężarówką ze skrzynią manualną. No i jak? Piękne jest to Chicago, nie? Jeszcze jak jest oświetlone. Boże, poezja. A żeby mieszkać w Chicago, w downtown, to trzeba mieć kupę szmalu. Tam jest wszystko straszliwie drogie. Ale jak się pracuje w TVN Turbo, to po dwóch sezonach można sobie kupić. Na przykład w takim Willis Tower na samej górze piękny apartament. Dawid musi pamiętać, że może rano wsiąść do ciężarówki dopiero po 10 godzinach odpoczynku. Nie może więc jechać zbyt długo, bo wtedy opóźni swój poranny wyjazd. Mimo to zdołał przejechać 300 km i zatrzymał się na nocleg w okolicach miejscowości Whitestown w stanie Indiana. Cóż, trzeba iść zamknąć oczka, ale jeszcze zanim zamknę oczka, muszę powalczyć z tym całym sprzętem i się nauczyć, jak odpalać ogrzewanie w tej ciężarówce. Ogrzewanie postojowe w ciężarówce Dawida jest elektryczne. Ładowane w czasie jazdy akumulatory starczają na 8 godzin. Dopiero po wyładowaniu akumulatorów automatycznie włącza się silnik ciężarówki. Boże, jaki ja jestem bystry. To działa. Za jednym strzałem. Najgorsze jest to, że stanąłem między jakimiś starymi ciężarówkami, które stoją na włączonych silnikach i mi tutaj hałasują. A ja mam kozacką ciężarówkę. Cichutki nawiew. Co mogę powiedzieć? Dobranoc.